Witajcie, z tej strony odkrywca radia, który jest właśnie kolejny materiał ze serii Vinted Store. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się odkryć kolejny teleporter. Teleporter, który znajduje się tutaj. Tylko że jeszcze raz musimy się przenieść i mamy kolejny teleporter, więc stąd wam nie pokażę, gdzie się dokładnie znajduje, bo jesteśmy w domu. A tamten obszar, no to jest dość daleki, bo tam już jest troszeczkę inny klimat, mianowicie cieplejszy klimat. No. To przez ten czas, tak, po pierwsze pójdziemy spać, gdy nastanie dzień, to my zobaczymy, jak tam się prezentuje się garbowanie naszej skóry. Oraz jeszcze jedną rzecz zrobimy, co mi tam jeden widz właśnie podsunął taki pomysł, co możemy zrobić. Mianowicie wytworzymy nasz pierwszy alkohol i to taki bardzo prosty... Alkohol? Ciekawe, czy ja przespałem tą burzę temporalną, czy nie. Ale w sumie to prawda, bo już dawno nie było żadnej burzy temporalnej. A tak, zróbmy od razu jedzenie. Trzeba sobie przygotować. Skóra jeszcze się robi, jak sami widzicie. Jeszcze trzeba poczekać. No nic. Ta beczka, nie wiem, może bym taką zrobił oddzielną beczkę do produkcji tego piwa, albo nawet tutaj, bo tutaj pomimo, że i tak miał powstawać wino, tak? To też oprócz tego wina to mógłbym dać po prostu beczki na ten alkohol, a mianowicie wytworzenie piwa. Co nie byłoby takim głupim pomysłem, aby to zrobić? Myślę, że a nawet te 22 jednostki żyta byśmy dali. Tylko bym musiał wyjść z domu. Mam nadzieję, że jest wiatr oczywiście. A, jest. Jest na spokojnie. O! Wziął pan tutaj mąkę, o którą zapomniałem. Okej, to nie było tematu. Nie było tematu. I tak. Zrobimy od razu beczkę. Zobaczymy, jak się robiło beczkę. Beczka. Tak, beczka. Troszkę desek, troszkę patyków. Patyki są, chociaż nie jakoś specjalnie dużo. Czyli wkrótce znowu wyruszymy tam do lasu, aby pozbierać patyki. Myślę, że takie 4 beczki bym zrobił. Proszę bardzo. I wiadro. Potrzebujemy wiadro. Ok, to wiadro jest wolne. Schodzimy na dół. I bym to wytworzył w tym miejscu, w sumie. Czyli tak, jedna beczka, druga beczka, trzecia i czwarta beczka. A teraz tak, potrzebujemy wody. Nie wiem, ile tego piwa bym zrobił. Może nawet troszkę więcej. Na przykład takie 2 pełne beczki. Bo piwo to też działa troszkę jak środek leczniczy. Oczywiście są negatywne efekty, mianowicie opojenie naszej postaci. A to działa tak, że mamy lekko rozmarzony obraz. No, taki nie do końca wyraźny obraz. No i wiecie, jak to jest po pijacku. Okej, 50 litrów to jeszcze tutaj. Tak, wiem o to, że troszeczkę bez sensu tak biegam. Będę musiał też zrobić i tutaj, aby była jakaś ergonomia, jeśli mowa o transport wody. Aha, czyli jednak będzie burza temporalna, czyli ją nie przespałem. Oj, niedobrze. Nie lubię tych burz temporalnych. Zwłaszcza ciężka. No nie potwory się zespią na zewnątrz, no oczywiście. Dobra, wracamy na górę. Jak tam moje uzbrojenie? Nie jest zbyt ciekawie. To mogę schować. Dabinę też mogę schować, żeby mi nie przeszkadzała. Patyki tak samo. Pochodnie dam tutaj.
Teraz tak, uzbrojenie musi być gotowe, czyli włócznie. Tylko dwie włócznie mam? Nie, trzy, ale ta zaraz padnie. Więc może bym od razu wytworzył nową. Oho, już się zaczęło. Gdzie jest to ostrze? O Jezu. Pozmieniało się w tej burzy temporalnej. Jest kompletnie... O, Matko Boska. Mocny. Oj, kurczę, teraz jest creepy. Teraz już jest naprawdę creepy. O, Matko Boska. No nieźle. Bardzo nieźle. Jestem burzą temporalną. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie zespi. Oj, na to bym bardzo liczył. W sumie mogłoby tam zrobić drzwi do tego magazynu. Wow, ale w tej wersji się zmieniło, ta burza temporalna. Teraz to jest naprawdę tak wychodzić. A ciekawe, czy to jest spowodowane tym, że jest właśnie ten poziom trudny burzy temporalnej. Czy może dlatego po prostu od tego update'u. Ciekawe, jak jest w przypadku lekkiej burzy temporalnej, a jak jest w przypadku normalnej burzy, średniej. Ale powiem wam, że teraz to już takie creepy dosłownie. Jeszcze ten obraz, co się tak rusza. Poniekąd to może powodować trochę problemy w walce. Trochę to będzie trwać. A, jeszcze po poprzednim odcinku kupiliśmy tutaj sobie taki pasek posłańca. Zapewnia tam dodatkową temperaturę. Więc zawsze warto mieć. Ciekawe, czy będę miał potwory piwnicy, czy będę miał na drugim piętrze. W sumie dobre pytanie. Zróbmy to tak. No ja mam mało tych opatrunków. Niestety, jeśli będziemy mieć szczęście, to żaden potwór nie zespi się. Tam coś na tej skrzynce jest? Czy mi się tylko wydaje? Okej, wydaje mi się. Wracając do tematu. Jeśli będziemy mieli szczęście, to żaden potwór się nie zespi się na terenie mojego domu. Ale będzie problem, jeśli mowa o... na zewnątrz. Na zewnątrz będzie niebezpiecznie wyjść. Chyba, że... od razu wyruszymy na kolejnego dnia na drugą stronę tego portalu. I... po prostu posiedzimy tam parę dni. Zresztą i tak bym chciał naprawić tamten portal. Więc po niego wyprawa by się szykowała. To może do tego czasu te potwory, które zespiły się w czasie tej burzy, to znikną po prostu. Więc to też jest taka opcja, aby uniknąć walkę niepotrzebną. Ale ewidentnie tak, dzisiaj będę tylko siedział w domu. I tak miałem zrobić te piwo. A poza tym... no nie mam po co teraz wychodzić, bo są potwory, tak? To nie byle jakie ty wtedy. Przydałoby się, żeby ta burza temporalna w końcu zaczęła słabnąć. Let me.
60. Oj! Czemu ty chciałeś to podnieść? Zamiast rzucić? Co za kupiega? Nic mnie nie dał. Słabo. Ups. Jak mi głód szybko spada, to chyba dlatego, że HP mi się odnawiają. Tak? Tak, faktycznie. To na to się przekłada. Jeszcze ta burza polarna trwa niestety. No nic, musimy dalej czekać. No nic, ja na razie nie mam tutaj co robić, muszę stać... O, fajnie, że już burza temporalna słabnie, bardzo dobrze. Ja muszę stać w innym miejscu, bo tak to też jest mniejsza szansa na to, że potwór mi się zespi w środku, tak? Dlatego też tak stoję w miejscu, nic nie robię, tylko czekam, aż ta burza przeminie. A patrząc na to, że to jest ciężka burza temporalna, więc no nie ma zbytnio przelewek. Ciekawe co to jest, co tak się unosi i jest na dachu. W ogóle też są ściany tym pokryte. Jakaś dziwna, nie wiem, substancja? Dziwna rzecz. O, w końcu. Nareszcie. Jak o Jezu! Ten to nie jest fajny. Aha. Dwugłowy dyfter. Ale ja nie mam włóczni? Kurczę, zawsze były tutaj nadmiarowe. No nie, miecz. No, zamknij to. O Jezus Maja. Widzieliście to? Zabij mnie na strzałę. Pomimo, że mam pancerz na sobie. Tą grę powaliło teraz.
No nie. Okej, najgroźniejszy zabity. Jaki ty masz poziom obrażeń? Poziom obrażeń 4. Wow. O, ale fajna nagroda. Chociaż... Okej, czyli góra została oczyszczona. Nie licząc moją śmierć oczywiście. W końcu po długim czasie śmierć nastała. Kolejna sprawa to... Jak wygląda to na zewnątrz? Nie wiem. O Boże, mam nadzieję, że nic nie ma w piwnicy. Halo? Okej, czysto. Czysto, a tutaj? Dobra, też jest czysto. W porządku. O, w ogóle to sobie... O, zgnilizna. Zgnilizna, tak? Dokładnie. I kolejna sprawa, to chciałbym właśnie zrobić te piwo. Tak, z mąki to się robiło? Czy jedna woda to jest tyle? Bo tak widz mi powiedział, że chyba... Nie wiem, albo się mylę. Aha, czyli 50-50. Okej, dobra. Czyli dobrze wiedzieć. Tak, zróbmy sobie od razu jakieś jedzenie, bo... A nie, mam ziarno przy sobie. To weźmy sobie cebulkę. O, dobrze wiedzieć, że ten dryfter zabija na strzała. Bo jeszcze nigdy mnie nie uderzył, dryfter. Tej generacji. Czyli tak, jak widzimy dwukłowego dyftera, to lepiej nie prowokować go, aby was walnął. A zresztą jeszcze w takim pechowym miejscu to było. Chyba to się gotuje. To może zróbmy sobie... O, zróbmy sobie chleb. No, chlebek można zrobić, tylko potrzebujemy drewno pałowe. Więc troszkę będzie gotowania, czyli tak jak mówiłem wam wcześniej, skupiłem się tak tutaj, troszkę będziemy siedzieć w domu. A, to ziarno też mogę już schować. Ale tak, mamy jedną zębatkę temporalną, mamy też zwykłe zębatki. Nawet włókna jeszcze zdobyłem. Czyli tak, to mogę schować. To nie jest do tego. Włókna to ja bym chciał tam, gdzie zawsze chowam, czyli tutaj. Bardzo mocno mi spadły te statystyki tu. Lawina. Gdzieś była lawina. A to znaczy, że dalej tam są dyftery. Tylko dyftery mogę to spowodować. Albo zwierzęta. Ale bardziej bym wstawiał dyftery, bo przecież w końcu była ta burza temporalna, prawda? Wciąż tutaj mamy to ciasto. Już jest jako niedopieczone.
Godzina 18:48. To są owce. Z tego co widzę na polu nie widać dypterów. To chociaż dobre i tyle. Chociaż też ich nie słyszę w okolicy. Więc... Albo nie, słyszę od strony właśnie tam gdzie przerobimy węgiel drzewny. No dokładnie. Dobra, jeszcze się będzie robiło tutaj ciasto. Mamy chleb. Chleb będzie nawet dość długo mógł wytrzymać. Więc czemu by nie, aby to zrobić? Saleta? Mączka kostna. Może saletę bym dał tutaj. O, i od razu mamy dzięki temu miejsce na inne kategorie. To był splamiony drifter. Okej. Okay. To jeszcze ten, nie był ten dwugłowy. Czyli ten groźniejszy. Ciekawe, czy jeszcze na tej temperaturze uda mi się dopiec to ciasto. Może się uda. A no, chyba się uda. Jeszcze te dwie sztuki. Dobrze, to ja się jeszcze napiję kawy na spokojnie. No, już jest 19:52. Więc powoli też będziemy kończyć ten materiał. W sumie te drewno o połowę już nie będę potrzebował. Ups. Jaki nadmiar. Coś tam potrzebuję zabrać? A, wykrywacza. Potrzebuję nowego wykrywacza zrobić. Przecież tamten mi się zepsuł. Patyk, patyk. Patyk tutaj. Chyba mamy to. Jeszcze to jest jako niedopieczone, ale zaraz to się zrobi. O, i mamy. Dobra, fajnie. I od razu tak, kolejna sprawa. Żebym to już nie zapomniał, to tutaj postawimy drzwi do magazynu. Albo od razu też do dodatkowe drzwi też zrobię i damy je właśnie o tutaj. Zawsze będzie bezpieczniej. No dobra, to ja w tym momencie kończę ten materiał. W kolejnym odcinku to my wyruszymy właśnie do tego nowego portalu, czyli przygotujemy sobie te części. Okej, ty masz jedną głowę. To nie jesteś tym głośny? Tak, weźmiemy te części maszynowe, weźmiemy na pewno dabinkę, weźmiemy też te zębatki temporalne. No, pochodnie i dabinkę. I zobaczymy, co tam się kryje w tym nowym świecie, który czeka tam przed nami. A, i jeszcze oczywiście glebę stawą trzeba będzie zabrać, aby miał czym się obudować. No. No dobra, to w tym momencie ja kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek, także widzimy się w następnym materiale, także do zobaczenia. Cześć.